Cześć dziewczyny, witajcie bardzo gorąco. Dzisiaj ze mną Asia, która jest trychologiem i prowadzi też Instagram Ekspert Kosmetyczny. Cześć Asiu. Cześć, cieszę się, że zostałam zaproszona do tak fantastycznego odcinka, w którym będziemy sobie rozmawiać o problemie, który dotyka bardzo wielu kobiet. Przetłuszczając się skórę głowy, zdradzimy Wam rzeczy, które mogą Wam pomóc. Pamiętajcie o subskrypcjach, kliknijcie dzwoneczek, dajcie nam łapkę w górę, jeśli temat Was interesuje i do zobaczenia w dalszej części odcinka. Dziewczyny, myślę, że temat przetłuszczających się włosów to jest na pewno taki temat, który dotyka bardzo wielu z nas i wiele z nas ma z tym problem. Wydaje mi się, że teraz też jest taki moment, który może być trudniejszy dla dziewczyn, które mają przetłuszczającą się skórę głowy, ze względu na, choćby na to, że nosimy mnóstwo czapek, mamy też tutaj kontakt z klimatyzacją, cały czas ta skóra jakoś tam szaleje. Siedzimy w domu. Siedzimy w domu, dokładnie, brakuje nam troszeczkę witaminy D. Powiedz nam, Asiu, czym właściwie charakteryzuje się taka skóra głowy? No właśnie, bo o przetłuszczaniu mówimy wtedy, kiedy umyjemy rano głowę i ona wieczorem już się nadaje do mycia. Bo czasami nawet w gabinecie zadaję pytania pacjentkom, czy przetłuszczają się włosy? Tak. A jak często pani myje? No co 3 dni. Co 3 dni to już jest jakby ta norma, tak? O nadmiernym przetłuszczaniu się skóry głowy mówimy wtedy, kiedy umyjemy rano, wieczorem nadają się do mycia, bądź następnego dnia rano one już są nieświeże. Mhm. I wiemy, że mogą wpływać na to na przykład zmiany hormonalne. Generalnie hormony to jest taka rzecz, która często determinuje problemy tego typu. Ja sama miałam problemy z przetłuszczającą się skórą głowy tylko raz po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych. Ale czy to zawsze jest kwestia tylko i wyłącznie hormonów? Powinniśmy też jakby porównać dwie kwestie. Zawsze patrzymy sobie na skórę twarzy i skórę głowy. Jeśli skóra twarzy jest skórą przetłuszczającą, no to istnieje bardzo duże ryzyko, że gdzieś tam ta gospodarka hormonalna nie do końca jest taka, jaka powinna być i wtedy możemy mówić o tej jakby nadaktywności androgenów, ponieważ to one wpływają na wydzielanie się sebum. Wtedy też często mamy problem z plecami, z dekoltem i faktycznie tak, to jest taki tak, ogólnoustrojowy problem. Dlatego, że największe ułożenie gruczołowo-wojowych to jest strefa T na twarzy, cała skóra głowy, dekolt i plecy. Więc jeśli jest problem wynikający z tego, co jest w naszym organizmie, będzie to jakby po całości. Jeśli natomiast nasza skóra twarzy, dekolt, plecy są w porządku, nie cierpimy na nadmierne przetłuszczanie, to może to wynikać z nieodpowiedniej pielęgnacji. I co wtedy robić? Zanim jakby przejdziemy do tego tematu, może zacznijmy od detali, żeby pewien też jakby model zrozumieć, tak? Przyniosłam sobie swój model skóry, bo myślę, że takie coś najlepiej nam obrazuje, tak? Wyobraźcie sobie, że na każdy centymetr kwadratowy, czyli to jest mniej więcej wielkość płytki paznokcia, mamy mniej więcej 200-300 włosów. To są oczywiście osobnicze jakieś zależności, 200-300. Każdy włos posiada gruczołojowy, a każdy gruczołojowy produkuje sebum, więc mają one co robić, tak? Więc jeżeli mamy tą nadaktywność, to niestety ta skóra będzie się przetłuszczała. I też drugi przykład, który bardzo często pokazuję, porównuje skórę głowy do mycia patelni. Może nie do końca jest to dobre. Dlaczego? Warstwa rogowa, czyli ta tutaj zewnętrzna, ona się składa z martwych komórek, czyli takich pozbawionych wody. Sebum to jest nic innego jak tłuszcz. Tłuszcz do suchego klei się fantastycznie, a woda z tłuszczem się nie lubi. Więc już tu się pojawia problem tego mycia. Bardzo ciężko jest na przykład zamoczyć dobrze skórę głowy przy włosach przetłuszczających i bardzo ciężko jest też ją domyć. I ja dlaczego porównuję to do patelni? Wyobraźmy sobie, że niedziela, schabowe, nasmażone, patelnia stoi, trzeba ją umyć. No i chcemy ją tak na raz szybko machnąć, jak ja to zawsze mówię, sposób na mężczyznę. Pyk, 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 pyk. Odstawiamy tą patelnię. Czy ona jest czysta? No wiadomo, że nie. Dokładnie. I tak samo jest tą naszą skórą głowy, więc może zanim sobie jeszcze przejdziemy do mówienia co z czym i jak, bardzo ważną kwestią jest prawidłowe mycie. To pierwsze mycie to jest nic innego jak takie namoczenie. Tak jak tą patelnię, tak? Wtedy ten brud się zaczyna nam odklejać. I to drugie mycie jest dopiero tym prawidłowym myciem. Dlatego wiem, że ty też będziesz polecała używanie dwóch produktów często, ale do tego chyba przejdziemy sobie jeszcze później. Opowiedz nam może proszę właśnie, z jakimi błędami pracując z ludźmi spotykasz się najczęściej i co takiego robią dziewczyny, co przydałoby się zmienić może? Problem wynika z tego, że dziewczyny, które mają przetłuszczające się włosy, mają te włosy oklapnięte, więc szukają czegoś na objętość. Mają też suche łodygi, tak? Mówią, tu przetłuszcza mi się głowa, tutaj mam suche włosy, więc szukamy czegoś do suchych. A brakuje zawsze w pielęgnacji czegoś, co będzie
jakby wpływało na pracę kruczołowojowych i działało przeciwwojotokowo. Mhm. Więc pierwsza taka podstawowa zasada, która powinna występować u osób z przetłuszczającymi się włosami, szampon dobieramy do skóry głowy. Mhm. Odżywkę dobieramy do łodygi, czyli do rodzaju włosa. A wracając do tematu szamponu, bo ja wiem, że tutaj masz różne produkty i też takie z takich różnych troszkę kategorii, więc jakbyś mogła nam tutaj opowiedzieć, co do czego proponujesz? Miałam ogromną możliwość wyboru szamponów. I dlaczego stosujemy dwa szampony? My jakby w trychologii, tak jak ja pracuję z pacjentami, zwykle robimy kurację. Czyli musimy działać na regulację pracy gruczołowojowych, a nie cały czas je wyregulować tylko i wyłącznie szamponem. Bo kiedy odstawimy ten szampon, on nie będzie działał. Z tego, co ja wybrałam dwa szampony, które mają w swoim działaniu regulację pracy gruczołowojowych. Nawet jeśli tutaj jest napisane tak, że włosy... To jest jeden z takich moich ulubionych i to też jest jeden z moich ulubionych marek, jeśli chodzi o hebe. Ale nie wiedziałam. Ja bardziej bym się skupiała na tym, żeby na opisie było do przetłuszczających się włosów, do problemu z łojotokiem. Skłonne do wypadania to tak na dalszą drogę, dlatego że bardzo często problemy ze skórą głowy mogą być przyczyną nadmiernego wypadania. I jakby w trychologii też mamy taką politykę, zasadę, najpierw skóra, potem włosy. Kiedy skóra ma dobre środowisko, to włosy same rosną, tak? Więc tak, wybrałyśmy dwa szampony. Różnica między nimi jest taka, że ten ma większą zawartość olejków eterycznych, jest taki też fajnie oczyszczający. Szampony do łojotoku będą też miały, dawały takie uczucie świeżości. Ten ma piękny skład. Tutaj ekstrakt z pokrzywy jest na pierwszym miejscu praktycznie. Jest tutaj mnóstwo ekstraktów ziołowych. Akurat ta marka z tego słynie, jest fenomenalna. Ale po tym musi być dobra odżywka nawilżająca, bo on mocno on ściąga. Jeżeli ktoś ma problem z przetłuszczającą się skórą głowy i zwykle stosował szamponów na objętość, na suche włosy, jak umyję szamponem przeciwłojotokowym, to jest po prostu tak jakby 5 kilo zdjęć z głowy. To jest takie uczucie lekkości, którego dużo ludzi po prostu nie zna. Więc pierwsze mycie robimy jakby jednym z dwóch szamponów, to są akurat przykłady, tak? Typowo do łojotoku. Pamiętajmy o tym, żeby myć podwójnie, pierwsze mycie namoczenie, drugie mycie ściągnięcie tego brudu i też zostawić nam 3-5 minutek tą pianę. Dokładnie, no bo szampon działa nam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie mamy go na głowie. I tak sobie myjemy tydzień. I pytanie, czy przeciągać, czy nie? Czyli najpierw te mocniejsze oczyszczające szampony, a potem delikatniejsze. Już mówię. Ważne, żeby umyć głowę wtedy, kiedy jest potrzeba. Nie odkładajmy tego nadmiaru sebum, dlatego że to jest bardzo dobra pożywka dla mikroorganizmów, ale dla tej patologicznej flory. Więc nam chodzi o to, żeby sobie nie narobić większego kuku. Pierwszy tydzień myjemy sobie szamponem przeciwłojotokowym i w drugim tygodniu myjemy sobie szamponem takim neutralnym. Czyli szampon, który tylko i wyłącznie czyści i więcej nic tam sobie nie będzie działał. Ja wybrałam tutaj dwa przykłady. To jest jeden z moich ulubionych w ogóle szamponów. Ja lubię ich w cierkę. A szampon lubię dlatego, że ma podany pH 5,5 i jest takim naprawdę dobrym myjącym i moje pacjentki też go lubią, bo ja go często nawet przy kuracjach trychologicznych stosuję właśnie jako ten drugi szampon taki neutralny. Tu chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie umyć. To jest jedno z moich odkryć, dlatego że to jest polska firma i mamy tutaj wodę termalną naszą polską. I dodatkowo jest też ekstrakt z owsa, który ma takie działanie łagodzące, przeciwzapalne, więc takim szamponem również podwójne mycie, pianę można zostawić na 5 minut i robimy sobie taką kurację tydzień na tydzień. Co jest ważne, w drugim tygodniu, czyli jak przejdziemy z szamponu przeciwłojotokowego na szampon neutralny, może być troszeczkę bardziej nasilenie tego przetłuszczania. Jednak w trzecim tygodniu wracamy sobie tutaj już będzie lepiej. I tak stosujemy tydzień na tydzień zamiennie do momentu, kiedy stwierdzimy, wow, teraz mogę mieć co dwa dni. I wtedy zostajemy na delikatnym szamponie, na takim neutralnym i przypominająco raz w tygodniu. Wracamy sobie do tego. Tak. A na długość coś bardzo nawilżającego. Ja wiem, że ten produkt z Gosza tutaj jest twoim faworytem. Oj. A ja mam z Equilibrium chyba takie najdłuższe doświadczenie. To jest moje odkrycie. Muszę przyznać, że jak zaczęłam go stosować, to byłam w grubym szoku, że może być tak dobrze nawilżający produkt. Też jedna ważna rzecz. Jeśli dobrze umyjemy skórę głowy, bo oczywiście tak, głowę myjemy tu, a łodygi nie szorujemy, tak? Tylko ta piana, która spływa, ona sobie ściągnie ten brud. Jeśli mamy dobrze oczyszczający szampon, ściągnie nam tutaj wszystko, a odżywki działają na zasadzie adsorpcji, czyli oklejenia. Im więcej mamy zmyte, tym lepiej ta odżywka się przyklei.
Więc myślę, że i tak już zobaczycie różnicę, kiedy użyjecie takiego oczyszczającego, odtłuszczającego szamponu i nałożycie odżywkę. Dobierajcie zawsze do łodygi, tak? Czyli nawilżanie. I tu jeszcze jedną propozycję mamy. To jest też taka naturalna odżywka dla fanek naturalnej, wegańskiej pielęgnacji, więc też takie trzy przykłady. Czy masz jakiś swój ulubiony trik na to, żeby odżywka zadziałała lepiej? Grzebień przydać. To jest też w ogóle nasz stały element pielęgnacji, tak? Jeśli mamy odżywkę, to zawsze nakładajmy ją tutaj, na tą część łodygi, ale grzebieniem jesteśmy w stanie podjechać wyżej, nie dotykając skóry głowy. Pamiętajmy, odżywka na łodygę, szampon na skórę głowy. I też taki grzebień nakłada wyżej dokładnie taką ilość, jakiej potrzebujemy i nie przesadzimy. To jest najprostszy, najzwyklejszy grzebień, a sama na takich pracuję w gabinecie i to są najlepsze grzebienie. To nie musi być naprawdę jakiś wyszukany. I wtedy tą odżywką fantastycznie właśnie sobie dojedziemy wyżej. Wyżej, nie dotykając tej skóry głowy, która ma ten problem jednak z tym przetłuszczaniem. I nie będziemy, tak, i nie będziemy jej dodatkowo oblepiać. Jeśli chodzi o takie specjalistyczne produkty, to wiem, że chciałaś polecić jeszcze peeling. Tak, peeling jest podstawą. Mhm. Dlatego, że ten naskórek nam się tam gromadzi, ta krystalizacja, ten nadmiar sebum. Fajnym rozwiązaniem będzie zastosowanie peelingu trychologicznego. To jest peeling stworzony przez trychologa, tak więc osobę, która faktycznie się na tej pielęgnacji bardzo dobrze zna. Jedna ważna rzecz. Robimy go w przypadku zmniejszania łojotoku raz w tygodniu. Najlepiej w dni zmiany szamponu, tak? I też mam taką wskazówkę. On ma fantastyczną pipetkę. Tylko nie nakładajmy bezpośrednio z tej pipetki na skórę głowy, żeby nie później dotykać, nie wkładać, nie. Tak? Lepiej sobie nałożyć na dłoń, paluszkami wmasować, tak? I wtedy też jakby czujemy dokładnie, w którym miejscu on został nałożony. Nie przeciągamy, jak producent mówi 15 minut, to 15 minut i nie częściej niż raz w tygodniu. A oprócz tego wcierki, po tym jak nasza skóra głowy jest już złuszczona i przygotowana do przyjęcia dodatkowego elementu pielęgnacji, takie wcierki oczywiście zadziałają o wiele mocniej. I tutaj mamy Seboradin, taki, który pewnie większość z Was kojarzy, bo to jest bardzo znana marka, ja korzystałam już z produktów chyba w liceum na początku. Tak. Z tych ikationów. Jakby dobrałam tutaj też taką typową kurację do skóry przetłuszczającej. Jeśli zaczynamy zauważać, że jakby ta skóra już nie jest taka tłusta, nie musimy tak często mieć tych włosów, to wtedy możemy sobie wdrożyć też taką kurację, on będzie działał też trochę seboregulująco, no i oczywiście na włosy, tak? Bo jeśli wypadają włosy, dajmy coś fajnego, dajmy coś, co będzie też regulowało tą pracę, to przetłuszczanie i dodatkowo wzmocnimy sobie włosy. Bo to faktycznie często zdarza się, że włosy potrafią wypadać też w efekcie niefortunnej pielęgnacji, prawda? I takiego przetłuszczania tym spowodowanego. Okay. Zawsze włos nam mówi, że coś mu nie pasuje. Tutaj mamy też troszeczkę witamin i taki całkiem fajny skład. Tym bardziej, że on jest dedykowany do skóry z problemem przetłuszczania, co rzadko się zdarza, bo zwykle jest do każdego typu skóry, a to dlatego jakby rekomenduję, ponieważ jest właśnie do tych tłustych włosów. Dziewczyny, jesteśmy bardzo ciekawe, czy Wy też miałyście, albo może macie problem z przetłuszczającą się skórą głowy i jak sobie z nim radzicie. Napiszcie w komentarzach. Asiu, ślicznie dziękuję za super odcinek i za ogrom tej wiedzy, jaką tutaj przekazałaś. Dziękuję i czekamy w komentarzach na Wasze opinie i na Wasze rezultaty wdrożonych wskazówek. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał. Widzimy się co drugą środę. Jeśli odcinek Wam się podobał i dowiedziałyście się czegoś ciekawego, dajcie też łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Buziaczki!